Jest już praktycznie pewne, że mistrz świata WBA, WBO i IBF wagi ciężkiej Anthony Joshua w swoim kolejnym występie zmierzy się z niepokonanym Jarrellem Millerem. Do pojedynku dojdzie w nowojorskiej hali Madison Square Garden 1 lub 8 czerwca. Umowa na walkę nie została jeszcze podpisana, ale obaj pięściarze zaakceptowali już najważniejsze kwestie kontraktowe. W ostatnich tygodniach jako alternatywę dla Joshua wobec konfrontacji z Millerem wymieniało się starcie z Dillianem White'em. Negocjacje ekipy brytyjskiego czempiona z The Body Snatcherem zakończyły się jednak fiaskiem. White między liny powróci ostatecznie 20 kwietnia w Londynie. Damn.